20 odcinku The Sims 2 Rodzinką Biedak. 20 i niestety bardzo nieszczęśliwym, ponieważ jak widzieliście w pożarze, który wybuchł przez choinkę właściwie, spłonął Cyryl, mąż Malwiny. I nie udało mi się go niestety uratować. No stało się. Myślałam, czy tego może nie zapisywać, ale... Ale jednak postanowiłam, że to zapiszę. Mimo wszystko. No bo... Nie ma sensu oszukiwać w taki sposób. Stało się już. No takie życie, no. W Simsach tak już bywa, że Simy niestety umierają z różnych dziwnych powodów. Balbina, jak widzieliście, też jest w opłakanym stanie. Był u niej psychiatra. Także nie jest dobrze. Ale teraz ją tu troszkę ogarniemy, niech ona weźmie prysznic, łatwiej się jej pójdzie spać najlepiej. Niech sobie odpocznie. Tutaj Cyryl zajmie się najpierw anielką. Oj. I zepsuł kibel. Trudno. Tak. Aha, ten nagrobek muszę gdzieś przestawić. Żeby nie stał tak na środku w kuchni. Bo to dosyć dziwnie wygląda. Nie, to jest brzydkie. Na tym będzie mogło stać? No właśnie, a propos kuchni... zrobiłam remont. Rozrobiłam remont kuchni. Włączyłam rozgrywkę, żeby nagrać odcinek. Nagle wybuchł pożar, cały salon stanął w płomieniach. Oczywiście zawołałam Cyryla, żeby ugasił pożar. Balbina miała mu w tym pomóc. I wszystko się posypało. Aż bałam się, że mi się wszyscy spałam, naprawdę. To wyglądało przerażająco. Dobra, Balbina się ogarnie. No. Tutaj zajmie się małą. Też się wykąpię i może ją właśnie pouczyć korzystania z
zmienić też pieluszkę, bo przecież... Albo nie, to na pewno się pouczy. Żeby nie skasowało się to. Kąpiesz się? Super. No i niestety, Barbina po raz kolejny została wdową. Widocznie to jest jej przeznaczenie, moi drodzy. Na to wygląda. Najpierw pierwszy mąż utopił się w basenie, drugi spłonął, a strach pomyśleć, co by się stało z trzecim, gdyby w ogóle był trzeci. No ale cóż. Jak smutko. Tak. Ślicznie. Urwiesz mu głowę, Aniela. O, przynajmniej taki miły obrazek w tym przykrym dniu. Przesłodkie. Dobry Morusek, idź zrób sisiu. Później cię wykąpiamy, jak wrócisz z pracy, chyba że zdążymy jeszcze przed pracą, pokaż się. Masz na 12, to możemy nie zdążyć. Niestety mała Anielka ma pierwszeństwo. A już został nam tylko młody Cyr jako głowa rodziny, także... Telefon dzwoni. Nie mamy niestety czasu na telefony. No właśnie, on ma za godzinę samochód, więc... No i tak Cyril miał iść z Bronką na randkę, a tu teraz nie za bardzo. Super, mała się załatwi. O, nie chcesz robić siusiu. Niegrzeczna dziewczynka. No trudno. To włóż ją do końca, bo ona jest zmęczona. Zdaje się w majciochy, ale cóż. O, śnieg nam sypie. No i też smutno, że tak po wigilii od razu Cyril odszedł. Za światy. Tutaj Kropek też jest brudny, więc jego również wykąpiesz. Bo Morus już do pracy, tak? Gdzie on jest? No ale po niego zaraz przyjedzie. Weź pocztę. On tu musi o wszystko zadbać. Dobrze, że jest niedziela. Barbina ma dzisiaj też wolne, ale do pracy idzie w poniedziałek. No i niestety straciła też przyjaciół wraz ze śmiercią Cyryla. No ale to nic. Myślę, że wykorzystamy sobie te 4 dni urlopu, co ona ma dostępnego. Z powodu właśnie tej śmierci nagłej. No i będzie w domu z dzieckiem przez ten czas. Co tam? Co ty wziąłeś? Co to było? Kurczę, ciągle to wciskam. Widzicie, to żadne rachunki, ani nic? Masz to w tym? Karteczka, nie dzwoń do mnie? Nasze spotkanie było stratą czasu, na tę myśl ogarnia mnie obrzydzenie. Więc jeśli chcesz to powtórzyć, nie dzwoń. To moje życzenie. A od kogo to? Od Bronki? Tak, ale żem to położyła w śniegu i... Ale ja chcę wiedzieć od kogo. Bez sens totalny. Trudno. Trudno. Podra po brzuchu. Nie dra po brzuchu, tylko go lepiej wykąp. Bo jest brudny i śmierdzący. Barbina, jak tam? Sobie jeszcze śpi. W kim ty się zakochałaś? Kto to jest? Chyba to nie był twój syn, prawda? Boże, tyle tutaj ludzi. Ona już się w kimś zakochuje, dopiero co straciła męża. Brak mi słów. Masz znajomych tego gościa? Nie będziemy już szukać nowego męża, nie ma mowy. Nad nią ciąży jakaś klątwa po prostu, już... Już niech się zestarzeje. W spokoju i samotności z dziećmi. To chyba był ten. Tak mi się wydaje, że to Stefan. Nieważne. Ona tu chce kupić ten. Przeciwpożarowy alarm. Można by kupić, tylko gdzie to postawię? Tu może być. Tu nie będzie. Mam nadzieję, że będzie działał w tym miejscu. Przynajmniej jeśli coś tu spełni. Bo tu ma masę groźnie. O, proszę bardzo, zakochać się, wziąć ślub. No, co za pragnienia. Nie żeby przed chwilą straciła męża, nie.
I czemu tego nie kąpisz, tylko siuśki z chodnika zmywasz? Wykąp kropka, bo tu nie ma czasu. Anielka, zaraz... Kurczę, no. Wykąp kropka. Chodź tu, kropek. Nakarm jeszcze rybki. I trzeba będzie Anielkę ogarnąć. Balbina, ja wszystko widzę! No zobaczcie ją, ona ciągle marzy o jakichś facetach. Są tu gdzieś marzenia? Nie ma. Fuj. Coś nam zgrubnęła bardzo. Zgrubnęła. Zdecydowanie. Może niech ona już lepiej wstaje, zanim znowu sobie zamarzy o jakimś innym mężczyźnie. Co tobie znowu? Uff, jak ty jęczysz, chłopie, zajmij się czym trzeba i nie marudź. Wspomóż swoją matkę w trudnej sytuacji rodzinnej. Wiem, że to nie był jego ojciec i on tak mało to przeżył, ale Balbina była bardzo zakochana w Cyrylu. Myślała, że w końcu zazna szczęścia. A tu proszę. Znowu spotkał ją ten sam los. No już, Aniela, brat cię wykąpie. Anielka też musi się teraz wychowywać bez tacy. W sumie Damian i Błażej przez część życia swojego też się wychowywali bez ojca, także no... Wszystkie dzieci takie osierocone. Co my tu mamy? Kurde, nie wiem, co mam tutaj robić. Zawsze tutaj wybieram złe odpowiedzi. Zawiadom go. Wiedziałam, że znowu go cofną. Praca tego psa to jakaś porażka. Nigdy nie mogę go ogarnąć. Chyba go po prostu samo zwolnię już. Tak będzie najlepiej, o. Po co ma tam jeździć i się męczyć? Zadzwonimy, zwolnimy. I po sprawie. Na razie mamy odłożone pieniądze. Balbina też dobrze zarabia, więc nie potrzebujemy jeszcze. Myślałam, że on będzie fajnym psem ochronnym, bo tak fajnie, no tak wygląda, nie? Taki potężny morus. Obronnym psem, a nie ochronnym psem. Ale zaraz go zwolnimy i będzie dobrze. Długo jeszcze będziesz ją kąpał. No. Nie idzie do pracy, bo już go zwalniamy z tej pracy i koniec z tego wszystkiego. Po co ma się męczyć? Zrezygnuj. Tak. I tak, możesz go właśnie sobie... Co on robi? Śpi, co prawda, ale to nic. Najpierw go wykąp, będzie się czuł lepiej. Dam ci kilka razy, bo pewnie zaraz będziesz miał z tym jakieś problemy. A Balbina zajmie się zaraz małą. Tu jest nasze dziecko. Troszkę się z nią pobawi, bo jej właśnie rozrywki potrzeba. Ten pokojówka posprzątał? Nie posprzątał. Możemy na razie ją pouczyć mówić. Mówić. Trzeba się zająć dzieckiem. No i co, kąpiesz tego psa? To musisz po niego iść, co on sam nie przyjdzie? No chodź się wykąpać, piesku. No, chodź, pieseczku. Przyspieszmy to. Wiem, że jesteś nieszczęśliwy, ale już nie będziesz chodził do tej głupiej pracy i będziesz w końcu zadowolonym pieskiem.
No. A ty sobie potem zjedz, też się ogarnij sam, bo... Strasznie to. Albo najpierw napełnij im miski, zanim zjesz, bo... Już go wykąpałeś, czy on ci zwiał? Nie. Jest czysty, dobra. Napełnij miseczki i zjedz sobie też, a potem idź... Wyżyj się na gitarze. A wam jak idzie, moi drodzy? Moje drogie właściwie. Albo zanim na tej gitarze, kochani, to jeszcze zrób dobry uczynek, opróżnij nocniczek. I dopiero sobie poćwicz. No Barbina w piżamie cały dzień, bo co? Bo może. Teraz ma 4 dni urlopu, więc trochę musi poprzeżywać. Nie powiesz butelka, nie. Nie ma psiewa kuku. Co się nie idzie, to nauka już. I tam umiejętność mówienia i... Super. Pokaż ty się tutaj. Siusiu ci się bardzo chce i jesteś głodna. Co ty chcesz? Mieć kociaka lub szczeniaka. Zaznaczymy jej, bo... Balbina ma teraz prawo mieć zachcianki. Może weźmiemy sobie kotka. Albo pieska, jeszcze suczkę jedną. Suczkę jedną, co wiadomo. No suczkę, ale nie jeszcze jedną, tylko pierwszą właściwie, bo mamy dwóch samców. Mądra dziewczynka, tak. Ale nie do końca mądra, bo nie chce się załatwić porządnie. Ciągle masz jakieś ale dziecko. Puszcz ją. I chodź zobaczymy, co tam mają w schronisku. Za zwierzątka. Zadzwoń. Tak na pocieszenie. Zobaczymy, czy są jakieś ciekawe pieski. Co tu się stało? Ach, komputer się zepsuł. A chłopie, ja zapomniałam o tobie, że ty jeszcze... A dobra, walić tam lekcje. Jakie masz oceny? No, 6+. Damy radę. Wczoraj była to wigilia, więc... Skorzystaj i odetkaj ten kibel, jeśli jeszcze dasz radę i spać, bo jest... Bo rano wstaje do szkoły, no. Zobaczymy, co tam mamy. Osiołek, przygarnij mnie. Chcę mieć kociaka albo szczeniaczka, to spełnimy i to marzenie. A potem chyba trzeba będzie poćwiczyć trochę z nią, bo... Suczka? Czemu tak jest? A może taką białą, ale ona chyba będzie taka sama jak Morus. Znaczy takiej samej rasy. Ona chce szczeniaczka, więc musi być... A mały pies? Zuzia. A to jest suczka o imieniu suczka, po prostu genialne. Jest w połowie gniu, jest żywiołowa, przyjacielska po napływie, jest tchórzliwa i flejtu. Oj, to nic. Może damy jej na imię Sonia. Takie tandetne imię. Ale sobie już weźmy, o. Tak. Super, dziękujemy. Idź się, kochaninka, wykąp w tym czasie. Jak zdążysz, mam nadzieję. No. Już się lepiej czujesz, także jest dobrze. Tak, Sonia ma mieć na imię. Pieski, macie nową koleżankę. Cieszycie się. Aniela dorasta prawidłowo. No, postaramy się o to. Do kogo ty idziesz? Idziesz budzić... Cyryla, dobra. Cyryl jest padnięty, ale okej. Nie odetkałeś killa pewnie? Pokaż. No pewnie, że nie. To skoro już nie śpisz, to zadzwoń. Wezwijmy technika naprawczego. Przytul. O, jesteś padnięty, zostaw tego malucha. Barbina zaraz do niego pójdzie. On jest pewnie na dworze, bo po schodach chodzić nie może. A ty idź, śpij. Tak. A my tu idziemy szukać naszej białej kulki. Pewnie gdzieś zaginęła w tym śniegu. Gdzie jesteś? O, jest! O! Dobra, nie będziemy jej od razu ganić. Dopiero co przyszło, ale nie wolno być wrogim wobec innych.
No i gdzie ona? Zniknęła w tym śniegu. Gdzie ten piesek? Sonia! Pokaż się! Tu jest, o matko, jak zagin... Nie połóż tutaj, tylko... Podejdź tutaj, nie kładź jej tutaj. No, Balbina! Podnieś ją! Zobaczcie, kropek, co pani przyniosła! Dobra, czekaj, skoro już ją masz na rączkach. Przytul. Niech się czuje kochana. Ciekawe, co z niej wyrośnie. Te wszystkie szczeniaczki wyglądają tak samo, tylko mają różne kolory. No, kropek ma to w nosie. Morus też. Nową koleżankę. Daj przysmak. O, kochany piesek, kochany. My musimy już kończyć powolutku ten odcinek, także... Zobacz, wszystko się popsuło, zapomniałam pochować. No dobrze, posprzątaj. Już ci pozwalam. Cyril śpi. Anielka już wstała i moc... Nie, jeszcze nie wstała. Może zdążysz? Nie, już nie dążysz. Kurde. To co, nie możesz jej zmienić pieluch? Musisz ją wykąpać teraz, jak się zlała. O, jest zmienię. A ty co tu robisz, kolego? Uciekaj. No dobra, dobra. Ja już jej ją tutaj ogarnę, położę Balbinę spać. No ale w tym odcinku to by było już na tyle. Adoptowaliśmy sobie na pocieszenie nowego pieska. Wiadomo, Cyril nam nie zastąpi, ale... Ale też zawsze jakaś odmiana miła. Takie słodkie maleństwo. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Zwierząt nigdy za mało. Szczególnie, że nas na to stać. Trzeba adoptować zwierzęta do schroniska i im pomagać, tak. Nawet w psicach. Także słyszymy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że już żadna tragedia w rodzinie biedaków się nie zdarzy. Pa, pa.